idźcie i czyńcie uczniami wszystkich, wszystkie narody, chrzcząc je w imię Jezusa. Chrzcić to zanurzyć. Zagrałem tę melodię, ponieważ tam siedzi mój Ojciec Chrzestny, który zanurzył mnie w Chrystusa, mnie, człowieka, którego w Polsce chrześcijaństwo nie mogło ogarnąć. Zanurzył mnie w Chrystusa. Byłem człowiekiem na granicy obłędu. Wystarczy posłuchać świadectwa moje. Warto jest pokochać apostolstwo. Chrześcijaninie Polski, zauważ apostolstwo. Chrześcijaninie Dzierżoniowski, zauważ apostolstwo. Przyjdź, połóż swoje życie, połóż swoje toki myślowe, połóż swoje małżeństwo, połóż swoje grzechy, połóż swoje pieniądze, swój czas u stóp apostołów, a twoje życie się podniesie jak moje. Byłem na granicy obłędu. Dzisiaj jestem normalnym, zdrowym facetem, który ma normalnie w głowie. Część was mnie zna lepiej, część mnie zna trochę gorzej. Ojcze Chrzestny, przed nami kolejne 50, 60, może 70 lat razem. Zostanę z wami. Moje życie należy do was. Z wdzięczności. Podnieśliście mnie. Agata Ceruńska, zanim ją poznałem osobiście, rozerwała pewną patologiczną relację. Śmiałem ostatnio, bo to była muzułmanka nawrócona na chrześcijaństwo z Iranu, czyli z Persji. Powiedziała kiedyś takie nauczanie. Nielegalne związki dusz. Uratowała mi dupę, zanim ją poznałem. Artur Ceruński przeprowadził ze mną 4-5 głębokich rozmów. Ja tutaj we łzach kiedyś po nauczaniu przyszedłem i powiedziałem, zrobisz ze mnie mężczyznę. I zrobił ze mnie faceta ten człowiek. Wielu z was dołożyło do tego swoje elementy. Ale to jest święty włamywacz, który ogarnął takiego gościa jak ja. To ogarnie każdego. Polski chrześcijaninie. Sypię przed tobą dzisiaj perły. Czyś owcą? Nie wiem jeszcze. Bo jeśliś wieprzem, to niech snać twoja je depcze. Nie moja to rzecz. Ale spójrz w duchu na tych ludzi. Dziękuję wam za podniesienie mojego małżeństwa. Dziękuję, że zrobiliście ze mnie normalnego człowieka. Bardzo was kocham.